Dzień dobry, nazywam się Iwona Bejc, jestem dietetykiem, ale też jestem blogerem, lubię gotować, a dzisiaj chciałabym Ci pokazać, jak ugotować dobry żurek. Dobry żurek to jest naprawdę super zupa i moi znajomi, którzy przyjeżdżają z różnych stron świata, bardzo lubią mój żurek. Dlaczego? Dlatego, że on jest taki dosyć specyficzny. Żurek, który ja robię, jest w oparciu o doświadczenia mojej mamy, ale również doświadczenie mojej ciotki i robię go troszkę inaczej niż wiele osób. Pokażę Ci jak. Zaczynamy od tego, że potrzebujemy wywar. Ja już kilka godzin wcześniej wstawiłam takie wędzone kostki, a właściwie żeberka. I to jest tak, że musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Takie żeberka kupione, wędzone ze sklepu, musimy bardzo dokładnie umyć. No bo to wędzenie w dzisiejszych czasach nie przebiega tak jak kiedyś. To jest raz. Wstawiamy żeberka do zimnej wody. Wstawiamy na gaz i gotujemy powoli przez kilka godzin. Chodzi o to, żeby z tego mięska albo z tych kostek wyszedł cały zapach, cały smak. Żurek nie musi być tylko na wędzące. Żurek może być robiony na różnych mięsach. Ja pamiętam żurki z mojego dzieciństwa na króliku i były pyszne, ale też pamiętam na szynce. Tylko że jeśli robimy żurek na wywarze z gotowanej szynki, to musimy pamiętać, że ta szynka musi być rzeczywiście dobrze przygotowana i ona musi być zdrowa. Bo jeśli napakujemy mnóstwo chemii do tej szynki i potem ją gotujemy, to ten wywar z tej szynki nie jest zdrowy. Więc takiego wywaru stosować nie możemy. Ja tak jak Wam powiedziałam, dzisiaj robię żurek na kostkach z żeberek wędzonych, kupionych gotowych w sklepie mięsnym, moim ulubionym, z którego Panie serdecznie pozdrawiam. Dobrze, co potrzebujemy jeszcze? No więc to jest zupa specyficzna, to nie jest rosół. Tutaj nie wkładamy ziela angielskiego, nie wkładamy liścia laurowego, a przynajmniej w mojej rodzinie się nie wkłada. Za to dajemy cebulę. I teraz tak, są dwie szkoły. Albo cebulę kroimy w piórka, to znaczy, pokażę Wam jak. Piórka to jest tak. Albo możemy ją pokroić w kostkę. Ja nie lubię tej tubki. Jedna i druga wersja jest ok. I wkładamy tą cebulę do żurku. Druga rzecz to są ziemniaki. Nie za cienko, dlatego że chcemy, żeby te ziemniaki się nie rozpadły w tej zupie. W związku z tym taką raczej grubą kostkę. Ale dzięki ziemniakom ten żurek będzie taki no, znacznie gęściejszy. Ja dam dwa, dlatego że ja się dzisiaj spodziewam kolegi, mojego męża na obiedzie. I taka bardziej treściwa zupa na pewno Panom będzie lepiej smakować. Ok. Dobrze. Kolejna rzecz, która musi tu wpaść, to przyprawy. Jakie? No, w mojej rodzinie dodaje się po prostu gorczycę. Takie dwie łyżki gorczycy białej zupełnie wystarczą. Kolejna rzecz, czosnek. I teraz tak, nie pakujemy do tego nie wiadomo ile czosnku, bo to będzie zupa czosnkowa. Nie o to chodzi w żurku. Kładziemy jeden ząbek czosnku w łupince. To jest taki dobry polski czosnek kupiony na rynku, różowy. Dobrze. No i kolejna rzecz, kiełbasa. I teraz tak, dlaczego w ten sposób? To jest tak z żurkiem, że to jest zupa wbrew pozorom nie byle jaka i ona wymaga pewnej wiedzy, umiejętności. I ponieważ biała kiełbasa to jest produkt wbrew pozorom luksusowy, nie mówię o byle jakiej białej kiełbasie za 7 zł, nie.
Ja do mojego żurku kładę kiełbasę, która kosztuje chyba 17 czy 18 zł za kilogram. Kupuję ją w moim zaufanym sklepie mięsnym. Jest surowa i wygląda przepięknie. I teraz tak, ja ją będę wkładała w całości, bo biała kiełbasa ma to do siebie, gdy ona jest właśnie taka surowa, że ona mi się może wypłynąć, może się rozejść. Więc trzeba być w stosunku do tej kiełbasy bardzo delikatnym. Co to oznacza? To oznacza, że musimy nakłuć delikatnie skórkę po to, żeby nam nie pękła, i gotować w niskiej temperaturze, żeby nie pękła, bo jak pęknie, to będzie mało apetyczna. I ja podaję mój żurek w ten sposób, że dopiero przy wkładaniu na talerze ja rozdzielam te kiełbaski po to, żeby mi po prostu nie popękały. Delikatnie każdą kiełbaskę kilkakrotnie nakłuwam. Tutaj pod takim widelczykiem tam. Wkładam już do gorącego właśnie żuru. Można też nakłuć po prostu takim nie widelcem, tylko taką wykołaczką. To nie ma żadnego problemu. Dobrze. I to jeszcze nie jest koniec. Teraz ten żurek będzie się gotował na małym ogniu do momentu, aż ziemniaki będą miękkie. To jest bardzo ważne, dlatego że w momencie, kiedy ziemniaki są miękkie, wlewamy żur. I są dwie szkoły. Jedna szkoła jest taka, że ten żur taki gładki się, taki cienki się wlewa, że sam zakwas. Albo że miesza się to, co jest na dnie, tą mąkę żytnią z tym płynem, i wtedy jest ten żur taki gęsty. Tak jak lubicie. Może być gęsty, może być rzadki, tak jak Wam smakuje. Ważne jest, żebyście dopasowali do swojego smaku. I zwróciliście pewnie uwagę, że nie ma tutaj pieprzu. Nie ma specjalnie. Dlaczego? Dlatego, że w mojej rodzinie ostrość żurkowi nadaje się poprzez dodanie chrzanu. Kupujemy biały chrzan, zwykły, żaden z śmietaną, żaden z żurawiną, nie. Absolutnie nie. Czysty, biały chrzan starty. Możemy też zatrzeć sami, ale to wymaga pewnych poświęceń, bo ten zapach, który się uwalnia przy tarciu chrzanu, to po prostu zlecą, a z nosa to w ogóle już fontanna. Więc trzeba być ostrożnym, tak? No i co teraz? Teraz tak, słuchajcie, wstawiam to na mały ogień. Za 20 minut doleję żur, dodam chrzan, no i dodam majeranek oczywiście, i zupa będzie gotowa. Życzę Wam wspaniałej Wielkanocy i dużo, dużo zdrowia, i pozdrawiam Was serdecznie.